Witam serdecznie w serii Wybierz Zestaw. Jeżeli szukasz odpowiedzi na pytanie, czy będziesz w związku z osobą, o której myślisz, w stałym i poważnym związku, to jest idealne czytanie dla Ciebie. Dzisiaj mamy tutaj słodkości, cukiereczki, także słuchajcie, możecie wybrać ten, na którego macie największą ochotę, czy też po prostu ten zestaw, który w jakimś tam stopniu intuicyjnie Was przyciąga. Przede wszystkim intuicyjnie pierwsza myśl jest najlepsza. Jeszcze Wam pokażę. Jedyneczka, dwójeczka, trójeczka. Nie zastanawiajcie się zbyt długo. I przejdziemy do zestawów po kolei, zaczynając od numer 1. I tak, żebyście wszystko dobrze widzieli, jeszcze przesunę. I już sobie patrzymy. No to jest bardzo mocna kontrola. Czekajcie jeszcze, żebyście lepiej widzieli. To jest bardzo mocna kontrola, tłumiony gniew, coś takiego słabego, kruchego, bo jak widzicie, jest wieża w tym układzie, która chyba tutaj wprowadza mi dużo zamieszania, bo aż mam problem ze statywem, a znowu go naprawiałam i znowu, nie wiem, czas chyba po prostu zakupić już nowy. To ciekawe, że jak rzeczywiście przyciągam te trudniejsze energie, to od razu mi się coś dzieje z nagrywaniem i tak dalej. No, dobra. Ale przechodząc do tematu, jest ta wieża. Wieżę zawsze budujemy na iluzji. Jest też karta diabła. Także no, w moim odczuciu jest to destrukcyjna relacja. Zastanówcie się, ile jest... Zastanówcie się, czy to jest dla Was dobre, po prostu. Bardzo możliwe, że macie do czynienia tutaj z osobą, która dominuje i której gdzieś tam ulegacie. Według mnie ten związek... No widzicie, znowu mówię o tej energii wieży cały czas i coś tu się kurczę dzieje. Według mnie ten związek jest po prostu iluzją. Ktoś w tym układzie jest słabszy, ktoś bardziej zależny. I ktoś jest bardziej tutaj żądny dominacji, a druga strona może jest słabsza, ale niekoniecznie słabsza wewnętrznie. Po prostu to są takie pozory, bo mówię, to jest wszystko iluzoryczne, ok? To jest taka prymitywna żądza, wiecie o co chodzi, tak? No mamy tego diabełka. Kapłan też symbolizuje taką osobę mocno stosującą w praktyce swoje wszelkie przekonania. Jest tu szansa na lepsze, bo mamy kartę kompromisu, ale jedynie jeśli ta osoba przestanie Was kontrolować, bo myślę, że Wy w głębi duszy nie chcecie związku, gdzie będziecie nieustannie tej osobie ulegać, że macie w sobie piękną duchową siłę, pewnie jeszcze nieodkrytą i dlatego ulegacie, ale zaraz Wam doczytam. Jeżeli znajdę w ogóle przesłania. Coś mi ostatnio te nagrywania, słuchajcie, nie idą i jakoś nie mogę się ogarnąć. Gdzie ja mam te książeczki? Moment, znowu zatrzymam. Okej, dobra, już znalazłam. Więc jakieś szczęśliwe wyjście z tej sytuacji może i by było, ale jedynie, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ta osoba będzie chciała iść na kompromisy. Inaczej zastanówcie się, czy w ogóle pragniecie takiego związku, ok? Daj sobie czas na wyklarowanie tego, co będzie naprawdę ważne. Jednocześnie zastanów się nad sprawami, w których byłbyś gotów zmienić swoje nastawienie, ale ja myślę, że to mocno tyczy tej drugiej strony. Działaj w kierunku porozumienia, dzięki któremu wszyscy będą mogli poczuć się zwycięzcami. Nie wiem czemu, ale odczuwam, że to Wy jesteście stroną, która jest bardziej skłonna do wyrozumiałości i porozumienia. A te trudne energie to są energie tej osoby. No tutaj źródło nam radzi, bądź otwarty na współpracę, dzięki której otrzymasz to, na czym Ci najbardziej zależy. No ale jeżeli ta osoba się na Was zamyka,
i chce tylko dominować, no to wiecie. Tylko, że wy tu jakiś też mielibyście wpływ i moglibyście znaczy nie zrealizować pragnienia tej osoby, bo to właśnie nie o to chodzi, żeby ona dominowała, ale ona tu nie ma wglądu jakby do własnej duszy i te pragnienia są takie bardzo prymitywne, a jakiś byście tutaj mogli włożyć wkład, jest właśnie ten kapłan, i jakiś byście tutaj mogli włożyć wkład, aby ta osoba nie tłumiła emocji i swoich prawdziwych pragnień, nie zagłuszała swoich prawdziwych pragnień duszy. Trzeba tu znaleźć równowagę pomiędzy szanowaniem punktu widzenia innych ludzi, a dalszym byciu sobą. No i przede wszystkim kontrola w tym układzie, bardzo silna. Przez próby kontrolowania innych osób, przez próby kontrolowania wszelkich czynników zewnętrznych wyzwalamy wyłącznie frustrację i to jest to, co dzieje się w tej relacji. Myślę, że to wy oczywiście jesteście bardziej skłonni połączyć się ze źródłem, no ta osoba nie bardzo. W życiu będzie niezliczona ilość momentów, nad którymi można przejąć kontrolę, ale nie w tej relacji, tak? Pamiętajcie o tym, że dobrze mieć własne preferencje, wizualizować sobie pewne rzeczy i trzeba mieć oczekiwania względem drugiej osoby. Ale to jest problem z odkryciem swoich rzeczywistych pragnień. Może ta energia, no zapewne te energie się wymieniają i gdzieś tam oboje macie z tym problem. Także, no mówię, to jest bardzo dużo iluzji. Bądź otwarty na wszelkie możliwości, zaufaj nieskończonej boskiej mądrości, zaufaj bardziej bezwarunkowej miłości, a nie miłości kontrolującej, ok? To może być problem tej osoby, ale może być wasz. Skłonność do kontrolowania oparta jest na strachu, że ktoś nie sprosta twoim oczekiwaniom. No i teraz to się zastanówmy, czy to jest miłość, dobra? Kiedy starasz się wymusić stworzenie zarysu wymarzonego życia, wymaganych zachowań, powoduje to, że przeoczamy znacznie piękniejszy sposób na to, czego naprawdę pragnie nasza dusza. Nie ma zaufania też w tej relacji, moim zdaniem. I ja tu nie wyczuwam jakiejś takiej radości, kreatywności. Bardzo ciężkie jest to wszystko. Mało ma to niestety wspólnego z miłością, tak szczerze mówiąc, w tym układzie pierwszym. No, jedynie odnalezienie równowagi coś by tutaj pomogło. Natomiast prawdopodobnie, jeżeli nie przerobicie tych problemów, które tutaj wymieniłam, no wejdziecie w relację. Związek jakiś taki bardziej toksyczny. Niestety tak tu wyszło dla układu pierwszego. Zobaczymy teraz. Mam nadzieję, że nic mi się nie stanie z tym statywem i go dobrze w końcu ustawiłam. Zobaczymy teraz, co w układzie drugim. No tu też jest karta zaufania. No proszę. Proszę, proszę. Znaczy tak, tutaj nie ma doświadczenia. Ta osoba nie jest świadoma duchowej drogi i duchowego połączenia z wami, więc to znowu trochę podobnie. Może większy potencjał, ale no to myślę, że tu nie ma świadomości ze strony tej osoby. Ona ma ważne cele w życiu, dlatego że księżniczka denarów dopiero bada świat, uczy się. Jeszcze nie jest perfekcjonistką i cały czas uczy się odpowiedzialności życia tu na ziemi. Tak jak mówię, no, znaczy tego chyba jeszcze nie mówiłam, że to jest osoba skupiająca się na materii, tak? No ale oczywiście jest to karta ziemska, ważne cele życiowe, no, karta materialna.
Ale to już są energie znacznie bardziej duchowe. Więc jedna strona pewnie jest bardziej uziemiona, druga uduchowiona. Obecnie nie ma tu gotowości na związek, nie ma stabilizacji, dlatego że ta osoba jest prawdopodobnie dopiero na etapie nauki gotowości do stabilnej relacji. A królowa mieczy, no znowu królowa ideałów, tak? Doświadczeń, które nas kształtują. I tu jest bardzo dużo nauki w tym układzie. Możecie Wy przede wszystkim, myślę, wiele tę osobę nauczyć. Najprawdopodobniej jest to połączenie bratnich dusz i mieliście się po prostu spotkać, ale zaraz doczytam i może zacznę też od tej karty zaufania. Czyli tutaj w tej relacji również powinniście wykazać się zaufaniem. I tu nie ma jasnej odpowiedzi, czy Wy będziecie razem, czy nie tak naprawdę. Bo to nie ma najmniejszego znaczenia w tym przypadku. Zupełnie jak u dziecka rozpakowującego prezent, częścią magii naszego życia jest odnajdywanie przyjemności w odkrywaniu niespodzianek. Zaufaj, że Twoje anioły przygotowały dla Ciebie coś wyjątkowego, nawet jeśli nie chcą Ci zdradzić, co to dokładnie jest. Taki tutaj, kochani, macie komunikat. Jest jeszcze karta bratniej duszy. No tak, czyli to będzie pewnie Wasza bratnia dusza. Istota, dusza, z którą macie bardzo silną, mistyczną, duchową więź. Konkretną ścieżkę duchową. I spotkaliście się tutaj w życiu na planie materialnym dla osobistego Waszego rozwoju. Czyli to też jest silna więź. No, czyli tutaj po prostu najprawdopodobniej to jest duchowe połączenie i na tym etapie więcej Wszechświat nie chce nam tutaj zdradzić. Natomiast ta osoba jeszcze się uczy i na chwilę obecną nie jest gotowa na relację, na związek, tak? No jak to się rozwinie z czasem, tutaj źródło nic więcej nie chce nam powiedzieć. I przejdziemy sobie do trójeczek. Czasami tak jest, że mamy taki tajemniczy przekaz i nic z tym więcej nie zrobimy. Ja tu nie mogę nic więcej naginać, prawda? Dobra, układzik trzeci. Na etapie poszukiwania odpowiedzialności za te relacje. Może która jest stroną bardziej, któraś mniej. Jest tu coś takiego, w każdym bądź razie tworzycie piękną całość, bo jest ta karta kochanków. Także ta relacja też pewnie ma swoje blaski i cienie. Także tyle samo tu jest radości z bycia razem, co i cierpienia gdzieś tam. Docieracie się w swoich poglądach, przekonaniach. Myślę, że jest między Wami silna chemia. Przejawił mi się diabeł podczas tasowania. Mógł też oznaczać problemy materialne, bo w końcu mamy w tym układzie piątkę denarów. Ale zapewne Was łączy też tak silna seksualna chemia i przyciąganie. Według mnie ta relacja ma potencjał. Jeżeli będzie budowana krok po kroku, jeżeli zadbacie o tą stabilizację i przede wszystkim odnajdziecie w końcu odpowiedzialność za siebie nawzajem. Myślę, że znaczna część z Was to osiągnie, ale są i tacy, którzy poznają kogoś jeszcze. Natomiast no, ta osoba silnie tutaj na Was oddziałuje, więc trochę to jeszcze potrwa. Nie wiem, czy tak łatwo będzie wejść po prostu w jakąś nową relację, ale jest też na to szansa. Bardzo możliwe, że kogoś jeszcze poznacie.
albo wy, albo ta osoba. Możliwe, że tu jest w ogóle jakiś problem, jest konkretna przyczyna, dla której jeszcze razem nie jesteście. No ta piątka denarów nawiązuje mi bardzo mocno do pomocy. Według mnie osoba, o którą pytacie, jest w poważnej rozterce, ma trudną sytuację życiową i jakby troszeczkę mniejsze możliwości. I nawet tutaj mi się nasuwa, że no nie chcę mówić, że to jest ktoś z marginesu społecznego, nie do końca oczywiście tak musi być, ale czasami ta karta to oznacza. Piątka denarów, brak funduszy do życia, brak stabilizacji, przede wszystkim brak stabilizacji. Ja myślę, że w mniejszym czy większym stopniu tu będzie brak funduszy do życia i brak materialnej stabilizacji. Wszystko to można wypracować tak naprawdę, czegokolwiek ta piątka monet się dotyczy. Jest szansa na to, żeby być razem w związku w przeciągu roku, ale jeżeli ta osoba rzeczywiście martwi się swoją sytuacją życiową i nie potrafi zachować, odnaleźć optymistycznego podejścia, a może tak być, chyba że to wy bardzo się martwicie tutaj o sytuację materialną, finansową, no to osłabia i to oddala was, tak szczerze mówiąc. Wiecie co, zarówno jak tak patrzę sobie, nie wiem na ile jesteście zdolni w obecnej sytuacji dbać o siebie nawzajem, dlatego że tutaj chyba za mało jest właśnie dbania o samego siebie osobno też, wiecie, bo tak patrzę na tą cesarzową i właśnie na tą piątkę monet i to jest jedyne, co mi tutaj przychodzi na myśl. A może ta osoba nie potrafi zdecydować, czego tak naprawdę pragnie i ma poważny dylemat. No, tu potrzeba czasu. Potrzeba tu znacznie więcej czasu. Anioły na pewno działają na waszą korzyść. Nawet jeżeli nie jesteście w stanie, słuchajcie, tego dostrzec. No i macie też tę kartę nowej miłości. Szukam przesłania, nie wiem, czy znajdę. O Boże, co tu się dzisiaj dzieje, to naprawdę? Ciężki dzień, kochani. Dobra. Czyli widzicie, karta nowej miłości, ktoś nowy może wkroczyć w życie. Być może ktoś z przyszłości wróci. I będzie też... No, ale nie wiem, bo to jest między wami taka silna chemia. W każdym bądź razie, powinieneś utwierdzić się w przekonaniu, że przywiązanie do jakiejś osoby, może innej niż ta, jest również odwzajemnione tutaj, jest prawdziwe i możesz też bezpiecznie pogłębiać jakieś uczucie z kimś innym, ale tu pewnie jest jakaś, to coś was bardzo silnie ciągnie do siebie. Nie wiem, może jeżeli jesteście osobą zbyt empatyczną, to chęć pomocy tej osobie was ciągnie. Też tak tu może być. A możliwe, że jest ktoś inny, z kim byłoby odwzajemnione uczucie. Możecie też kogoś nowego, jeszcze innego poznać. Romantyczne anioły proszą cię o zachowanie wiary w to, że miłość jest ci pisana. Zasługujesz na nią, jesteś kochany. Anioły wskazują, byś pozostał czujny. Nigdy nie wiadomo, kiedy jakiś nowy partner zawita w twoim życiu, więc nie wiem, może też niekoniecznie z tą osobą, co nie znaczy, że tu nie da rady, no bo jednak jest karta w przeciągu roku, tak? Na pewno jeszcze nie teraz, nie będziecie stabilni. Ta osoba nie jest też na to gotowa. Żadna z tych osób, trzech osób niestety nie jest na to gotowa, żeby być w związku stałym. Ta pierwsza jest, ale tylko i wyłącznie na swoich warunkach. Także no, takie problematyczne dość te relacje, kochani.
Niestety, tak to wychodzi. Zapraszam Was na live'a sobotniego o godzinie 20, gdzie będziemy sprawdzać, co nas czeka w 2020 roku. Może tam nieco bardziej optymistyczne będą przesłania. No jak na razie, słuchajcie, te problemy miłosne w relacjach są masakryczne. Także tak to wygląda, ale trzymajcie się ciepło, nie traćcie wiary, źródło nad Wami czuwa, wszystko się gdzieś tam poukłada. Kochani, trzymam mocno kciuki i pozdrawiam Was.